Witajcie moi drodzy. Trafił mi się świetny pojedynek z graczem Junker 64, pełen epickich zwrotów akcji oraz popisów umiejętności pilotażu prezentowanych zarówno przeze mnie, jak i mojego przeciwnika. Szale zwycięstwa nieustannie wahały się na korzyść któregoś z nas. Naprawdę, od czasu walki z Nozaki Chiyo nie przypominam sobie równie zaciętego starcia. No to lecimy. Przeciwnik próbuje mnie jak to zwykle War Thunderze wziąć na czołówkę, a ja jak to zwykle omijają Snap Rollem i to mnie pozycjonuje w pozycji do zrobienia Splitesa, którego wykonuję w celu nabrania energii i zaatakowania Junkera od dołu przy pomocy Low Yo-Yo. Ale przeciwnik tam się, widzę, wywija. I tylko trochę jestem w stanie go tam ostrzelać. Niestety jakiś czas temu, a dokładnie jakoś tak dwa dni czy coś koło tego, Gaijin znerfił Raideny i to mocno. Obniżył im maksymalną prędkość, ale nie tylko. Mianowicie coś z retencją energii pochrzanił, że teraz latają po prostu przeciętnie. Przeciwnik mnie tutaj, jak widzieliście, zaczął wyciągać Climbing Spiral. Póki miałem okazję, trochę go ostrzelałem, ale w pewnym momencie musiałem odpuścić, bo wiem, czym ten manewr się kończy dla atakującego. Ponieważ straciłem energię, zaczynam go wciągać w opadające nożyce i wywijam się mu spod lów. Tutaj skręciłem trochę przepustnicę po to, żeby przeciwnik zaczął przestrzeliwywać, co też uczynił i odbił pętlą w górę, na co ja odpowiadam znowu low yo-yo. Próbując się nakierować na sytuację strzelecką. A Junker, widząc to, znowu przechodzi do robienia ostrej climbing spiral. W tym momencie niedokładnie widziałem, że to jest climbing spiral, dlatego miałem samolot odwrócony do góry nogami, co nie pozwoliło mi w żaden sposób się za nim podążać. Dlatego kontrolne zerknięcie na ziemię, żeby rozpoznać moją pozycję w powietrzu względem horyzontu. I tutaj, skręcając tylko i wyłącznie przy użyciu steru kierunku, no próbuję go tak zmęczyć, żeby stracił energię. No ale to niestety Gaijin Raidena zepsuł. Jeszcze kilka dni temu bez problemu bym za nim podążył, a teraz byłem zmuszony opuścić nos samolotu w dół i znowu nabierać energii do kolejnego low yo-yo, tudzież splitesa. A przeciwnik, widzę, chyba zdołał odwrócić nieco niekorzystne położenie i wejść mi na ogon. A nie, nie do końca zdołał. Miał za mało energii, żeby obrócić się i na mnie spaść. I teraz znowu wykonuje Climbing Spiral. Tutaj odpalam klapę, żeby zwiększyć nieco siłę nośną i nie przeciągnąć zbyt szybko. Sterem kierunku i lotkami próbuję celownik na niego nakierować, ale BF-y od Raidena rozpędzają się szybciej i nie jestem w stanie za nim nadążyć. No ale widzę, że prędkość mi nie opada i mogę go tak pocisnąć przez chwilkę, co postanawiam uczynić. Ale przeciwnik jednak tam mi zaczyna uciekać, dlatego puszczam nos samolotu w dół, by nabierać energii. No i tym sterem kierunku jednak tam cały czas cisnę, żeby zaciśniać tą pętlę. Ale nie wychodzi to jednak zbyt dobrze, tyle tylko, że utrzymuje się cały czas impas i żaden z nas nie ma sytuacji strzeleckiej. Teraz nabrałem dość energii, żeby spróbować zrobić pętlę.
to robię i przy szczycie ostro skręcam przepustnicę, by mi nos samolotu opadł szybciej w dół, podążając za przeciwnikiem. Ale przeciwnik wykazywał naprawdę dobrą znajomość walki energetycznej i ten manewr wcale nie zbliżył mnie do sytuacji strzeleckiej, dlatego Hinerikami kieruje nos samolotu znowu w dół, lotkami samolotu nakierowuje się tak, żeby przejść do kolejnej pętli, no i mając energię, próbuje kolejnego podejścia. A nie kolejne podejście, tylko kolejne Hinerikami kierujące nos samolotu w dół. Junker chyba też tam Hinerikami używał. No naprawdę dłuższą chwilę się tak mocowaliśmy i nic z tego nie wychodziło. Przeciwnik próbuje przejść do Climbing Spiral. Ja widzę, co on robi, dlatego sterem kierunku nos samolotu opuszczam w dół do kolejnego Low Yo-Yo i teraz przy przejściu pętli, no, widzę, że on się całkiem nieźle upozycjonował i prawie mógł strzelić, dlatego skręcenie przepustnicy, żeby nos samolotu mi opadł. O, ale teraz widzę, że zamiast pętli zdecydował się na Rolling Scissors. To no, był z jego strony dobry ruch. Słyszeliście, że strzelił, co prawda nie mógł dobrze wycelować, ale ten impas, w jakim byliśmy, trochę się zaczął przełamywać. Niestety na jego korzyść. Tutaj znowu zabawa w wyciąganie Climbing Spiral, żeby nie trwało to nie wiadomo ile, zaryzykowałem. Nadstawiłem mu się specjalnie do przejścia na kolejny Rolling Scissors, no i zacząłem go w nie wciągać. To się wiązało z tym, że będę zmuszony mu pozwolić w siebie strzelić, ale jak widzicie ryzyko się opłaciło, bo upozycjonowałem się za jego ogonem. Niestety teraz Raideny latają jak naprawdę jak gówno. No i tej przewagi nie za bardzo mogłem użyć do zwycięstwa, przynajmniej w tym momencie. A przeciwnik koniecznie chciał mnie na tą Climbing Spiral zrobić. No i z racji tego, że jego samolot lepiej dynamiczniej lata, no to było z jego strony całkiem rozsądne. Ale w momencie, kiedy sprawy nie układają się najlepiej, umiem ratować swój ogon poprzez wciąganie przeciwników w opadające nożyce. No i po raz drugi, czy już może i trzeci, udaje mi się sytuację odwrócić, przy czym tym razem po nurkowaniu mam tyle energii, że jestem w stanie go strzelać. Bogowie RNG byli przy Junkersie i tylko mu tam jakąś chłodnicę oleju czy coś takiego uszkodziłem, sądząc po dymku. Widzę, że przeciwnik oczywiście Climbing Spiral, dlatego ja kontruję ją robiąc Low Yo-Yo.
Tutaj przeciwnik w akcie desperacji próbował mnie sieknąć długaśną serią, ale tylko kilka pestek z tego mu weszło. No i dał się wciągnąć w opadające nożyce, ale tutaj ja niestety nie trafiłem. Trochę mi łapa za bardzo z podniecenia drżała, no i zlamiłem, mówiąc krótko i treściwie. Ale tutaj już zrobiłem co należy. Naprawdę tak epickiego starcia nie miałem już od dawna. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć.